Zakaz zawierania przymierza z Kananejczykami. Izraelici mieli wyraźny zakaz okazywania Kananejczykom łaski, ponieważ ich grzechy sięgnęły szczytu. Nie pozostało nic innego, jak tylko wypełnić dokładnie zalecenia Boga odnośnie sądu. I wyda je Pan, Bóg twój, tobie i ty je wytracisz. Obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza, ani się nad nimi nie zlitujesz. Werset drugi. Boży nakaz brzmiał: nie wolno zawierać z Kananejczykami przymierza. Nie wolno mieć z nimi społeczności, lecz należy dokonać nieubłaganego sądu. Ze słowa wiemy, jak szybko Izrael zlekceważył te Boże rozporządzenia. Ledwie weszli do Kananu, a już zawarli przymierze z Gibeonitami. Nawet Jozue wpadł w tę pułapkę. Lud, zmylony rozdartym odzieniem i czerstwym chlebem podstępnego narodu, dał się namówić, by postąpić wbrew wyraźnemu nakazowi Bożemu. Gdyby Izraelici podążali bezwarunkowo za autorytetem Słowa Bożego, zostaliby zachowani od poważnego błędu, jakim było zawarcie przymierza z ludem, który mieli wytępić. I jednak dali się zmylić przez pozory. Oceniali zgodnie z tym, co widziały ich oczy, czego konsekwencje zmuszeni byli ponieść. Pouczające, a jednocześnie ostrzegające jest spostrzeżenie, że to, czego nie mogły zdziałać mury Jerycha, Gibeonici osiągnęli przez swoje zniszczone szaty, suchy chleb i podstępną mowę. Powinniśmy bardziej obawiać się przebiegłości szatana niż jego mocy. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Efezjan 6, rozdział 11, werset. Im więcej będziemy przyglądać się poszczególnym elementom zbroi Bożej, tym lepiej rozpoznamy, że można podzielić je na dwie grupy: posłuszeństwo i zależność. Człowiek, który jest naprawdę rządzony autorytetem Słowa Bożego i zależny od mocy Ducha Świętego, jest całkowicie wyposażony do wszelkiej walki. Taką właśnie bronią człowiek, Chrystus Jezus, pokonał wroga. Diabeł nie był w stanie nic skurać u człowieka, który był całkowicie posłuszny i poddany. Bezwarunkowe posłuszeństwo jest zawsze najskuteczniejszą ochroną przeciwko podstępom wroga. Bez wątpienia opowieść Gibeonitów wydawała się być wiarygodna, zaś ich zewnętrzny wizerunek zdawał się poświadczać każde ich słowo. Jednak wszystko to nie powinno było mieć jakiegokolwiek znaczenia dla Jozuego i przywódców ludu. I też by nie miało, gdyby podporządkowali się nakazowi pańskiemu. Jednak w tym właśnie punkcie zawiedli. Zamiast dać wiarę słowom pochodzącym od Boga, zaczęli się zastanawiać i podjęli decyzję zgodnie z tym, co dyktowały im oczy. Zapomnieli, że ludzki rozum nie może nigdy być dobrym przewodnikiem ludu Bożego. Musimy opierać się wyłącznie na Słowie Bożym. Ono musi nami kierować. Wybrany lud Boży. W szóstym wersecie rozdziału 7-5 Księgi Mojżeszowej Mojżesz wyjaśnia ludowi, dlaczego mieli żyć w tak zdecydowanym odłączeniu od Kananejczyków i dokonać na nich nieubłaganego sądu. Mówi: gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan Bóg twój spośród
wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. Zasada ta jest niezwykle ważna i aktualna. Dlaczego lud miał zdystansować się od Kananejczyków? Dlaczego miał wystrzegać się wszelkiego rodzaju związków małżeńskich i nie tylko? Dlaczego miał poburzyć ich ołtarze i posągi? Ponieważ był świętym ludem. A kto powołał ich do tej świętości? Pan. On ich obrał i umiłował. On ich odkupił i zarezerwował dla siebie. Dlatego też posiadał prawo, by oznajmić im, jak mają postępować. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. 3 Mojżeszowa, 11 rozdział, 44 werset. Bóg nie postępował z nimi w żadnym razie według zasady: odstąp precz, nie przystępuj do mnie, bom jest świętobliwszy niżeli ty. Izajasza 65:5. Wynika to jasno ze słów: nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom. Wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Wersety 7-8. Jakże uzdrawiające i niezbędne były te słowa dla Izraelitów. Mieli nieustannie przypominać sobie o tym, że wszelką godność, przywileje i błogosławieństwa zawdzięczali nie sobie samym, nie swojej własnej dobroci i wielkości, lecz wyłącznie Panu, który wiązał się z nimi w swojej nieskończonej łasce i na mocy przymierza, które zawarł z ich ojcami. Przymierza, które było pod każdym względem ułożone i zabezpieczone, jak mówi 2 Księga Samuela, 23 rozdział, 5 werset. Słowa te z jednej strony były danym od Boga środkiem zapobiegawczym przeciwko wszelkiego rodzaju samozadowoleniu, z drugiej zaś stanowiły mocny fundament dla ich szczęśliwości i pewności. Wszystko opierało się na łasce Bożej. Dlatego też nie było mowy o ludzkiej chwale. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Psalm 34, werset 3. Bóg nie dopuści, aby człowiek chlubił się w jego obecności. Pierwszy list do Koryntian, 1 rozdział, 29 werset. Wszelka ludzka zuchwałość musi zostać stłumiona. Pan chroni męża od pychy. Joba, 33 rozdział, 17 werset. Izrael musiał nauczyć się, że nie powinien nigdy zapominać o swoim pochodzeniu i stanie, w jakim znalazł go Bóg. Byli niewolnikami Egipcjan i najmniejszym ze wszystkich ludów. Nie mieli powodu do chełpienia się i dumy. W niczym nie byli lepsi od okolicznych ludów i co się tyczy powodu przywilejów i przychylności, którymi się cieszyli, to wszystko zawdzięczali suwerennej miłości Bożej i niezawodności Jego przysięgi.